Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a to jest gra Cyberpunk 2077, czyli gra, na którą czekał cały świat. Ja od razu chcę powiedzieć, że serię tę będziemy głównie przechodzili na moim Twitchu, także już za chwilę zapraszam, po tym odcinku zapraszam wszystkich, czy nawet w trakcie jego trwania zapraszam już wszystkich na Twitcha, gdzie będziemy dalej kontynuowali gierkę. Tutaj będzie taki odcinek jakby wstępny na YouTubie, w którym pokażę wam mniej więcej, jak ta gierka wygląda, i kto będzie chętny, to wtedy zapraszam. Szczególnie, że gram korpo śmieciem, także wiecie, wszyscy wybrali. Sylo wybrał punka, Shepard wybrał punka, Flotar wybrał punka, Mati w sumie nie wiem, kogo wybrał, ale ja wybrałem korpo śmiecia. Także ja będę korporacyjnym ziomeczkiem. Ja nic specjalnie nie oglądałem, co jest związane z tą gierką, ale kurde, gra wygląda naprawdę niesamowicie. Także moim planem jest zrobienie gościa, który będzie atakował z broni białej przede wszystkim. Dlatego, czekajcie, mam jakieś menu postaci. O, moja postać wygląda... Uuu, czekajcie, możemy zrobić coś takiego. Patrzcie na to. Mogę wam pokazać, jak moja postać przynajmniej wygląda, nie? Mogę mu na twarz bardziej najechać tą... Kurde, ja powiem wam, nie ogarniam jeszcze, ale moja postać wygląda mniej więcej w ten sposób w tym momencie. I trudno mi jest tym poruszać, bo ja jeszcze nie ogarniam tego. Odległość obiektywu, wybierz opcję, zmień wartość. Jezus Maria, to jest tyle rzeczy do zabawy, że to jest szok, proszę państwa. Także lecę do robienia misji. Oczywiście link wam dam w opisie pod filmem do Twitcha mojego, Twitch TV de Hogaty oczywiście. Jeżeli się podoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, pod filmem zapraszam na streama, oczywiście na G2 macie też fajne promki, także zapraszam, w linku macie, link macie w opisie pod filmem, okej. Okay. Jezus Maria, wiesz, to są naczynia połączone, okej. Okay. Leci mały przecisk, a parę godzin później tracimy koncesję na bazy księżycowe. Okej. Okay. Nie wiem, co tu się dzieje tak naprawdę, bo ja jestem w korpo świecie od razu, widzicie, jestem w jakimś... Jo pierdziel, w jakimś wieżowcu. Witam. Mogę porozmawiać z tą osobą? Chyba nie chce ze mną rozmawiać. Ale patrzcie na to, jakie ona ma wszczepy. Jo cię chrupia. Jesus, the Eurasian markets are going wild. Not to mention London, Zurich, Warsaw. Warszawa. Yep. It's disintegrating. Everyone's reacting to this. Dobra, strefa bezpieczna, okej, okay, fajnie, my tu pitu pitu. Jezus Maria! Robocop! Yeah? What's new in the world of squatters, whores and lack of opportunity? Dobra, ale to nie do mnie takie pytanie. O, Japonia się dowie. About Frankfurt. I mean, it's a small leak, but still. Kurde, fajne to jest. Dobra, idziemy. To będzie prawdopodobnie coś w rodzaju samouczka, mam takie wrażenie. Saburo był bardzo zaangażowany w coś tam. A, to jest film, który mówi o jakiejś historii chyba. Dobra, idziemy windą. Arthur Jenkins do mnie dzwoni, odbierz. No, coś mnie zatrzymało. Dokładnie. Mhm. I patrzcie, tu Japończycy, naprawdę, bez kitu. Oni odgrywają dużą rolę. No w sumie Saburo, no tak. To brzmi jak japoński jakiś ziomeczek. Udaj się do gabinetu Jenkinsa. Pod I mamy, widzę coś takiego, pierwszy poziom, pierwsza reputacja, jakieś pieniążki mamy. Udźwig 7/20 jak w Wiedźminku. Postać, budowa ciała 6 dałem, refleks 4, zdolności techniczne, inteligencja, opanowanie na 4, wiecie, taki... Miszmasz będzie na początku, ale idziemy pod budowę ciała, chyba tak mi się wydaje. Jednak mapa, o Jezusku. My jesteśmy w tym city center dopiero. No trochę tu będzie rzeczy do ogarniania. Wyglądamy w tym momencie mniej więcej tak. Pancerza 14, zdrowie 115, 109 wytrzymałości. Mamy na sobie marynarkę biurową V, chyba. Twój mundur z najlepszego butiku w Night City, ale wciąż mundur. No, spodnie biurowe V. Czy 5, nie wiem czy 5, czy to jest jako V. Dobra, coś takiego. I co dalej? Teoretycznie powinniśmy mieć jakieś rzeczy dodatkowe. Z tego co widziałem, powinniśmy coś dostać. A jakbyś ma fajne okularki. Też chcę takie okularki. What's the status of the three?
they're dead. Once everyone else is safe, we'll issue a statement to the media. Saying what? A tragic accident during routine security system maintenance would be my bet. Woo. Dobra, idziemy do biura. Mr. Jenkins asked for you. He's in his office. No dobra, jak pytał o mnie, no to idę. Hey, V. It's been ages. No siema, siema, co tam? It's me, Frank. We met during Icefall. East Coast, remember? Nie pamiętam. Pamiętam cię, co słychać? I didn't know you were in Night City. How have you been? You know how it is. A week ago I was still in Cape Town. Okay. I heard you're in counter intel. Pracujesz teraz w kontrwywiadzie, macie pewnie z tym Frankfurtem totalną gównoburzę. Jenkins is your lead, right? Is he what everyone says he is? A ty dla kogo pracujesz? Who do you work under? Abernathy. Abernathy, to ona wymyśliła, jak rozegrać ten kapsztad, jest naprawdę dobra, okej. Okay. To są informacje, które będziemy potrzebowali pewnie. Burned my boss in the promotion to spec ops director. You know how it is. Things happen. Yeah. They do indeed. Dobra, opowiedz mi o kapsztadzie. Cape Town. Operation Cargo. Cape Town? You know about it? Arming local conflicts in Africa. No, w Afryce. Nie wiedziałem, że to ty. Whoa. It was me. We dumped crates full of rifles into the ocean. They had to be pulled out using borrowed. Zrzucali do oceanu skrzynie pełne. Ej, Beskid, będziemy takim korpo śmieciem chyba trochę. No to ja spróbuję zrobić postać, która jakby wyjdzie z tego korpo świata, no. Bo wiecie, będzie gala fighterem po prostu. Takim. That is effective. Like any psychopath. Apparently, he's gone a little crazier lately. Okay. Hey, he's in a tough spot. The director was supposed to greenlight his promotion when the Japanese arrived. She stabbed him in the back instead. Okay, dobra. Muszę lecieć, panie Frank. Listen, sorry. In a bit of a rush right now. We'll talk another time, okay? Sure, sure. Good seeing you again. No, śmieszne, dobra. Zadanie zaktualizowane. Zawsze masz przewalone. Okay. Emergency protocols active. System security confirmed. Co oni tu robią, czad? Infuzo. Dobra. He lobbied them hard for it when they flew in from Tokyo. Director of special operations. Jak mamy tam wejść? A, tu nie mamy wejść chyba. Okej. Okay. Ja to na ulicę będę chciał wyjść się pobić z ludźmi jakimiś, kurde, albo coś. Dobra, dużo, dużo osób jest tutaj, powiem wam, w środku. Proszę o wejście do przedsionka. No idę. Teoretycznie ponoć pod skanowania czy hakowanie powinno się grać tymi korposzczurami. No ale ja nie chcę hakowania, ani kopiowania, ani nic, no. W sensie do ostateczności. Have a seat, V, be right with you. We have to handle this voting issue before we lose our bases in the Sea of Clouds. A, on jest na jakimś spotkaniu teraz chyba. To było pytanie do mnie? Nie, to nie było do mnie pytanie. Jezus Maria, ale tu jest ciemno, czad. Ja też nic nie widzę, jak coś. Przy czym tu nic nie ma. Ale się popatrzył na mnie! Widzieliście to? Ale się popatrzył, chłop! Dobra, pod jotką mamy dziennik, postać, mapa, ekwipunek, wytwarzanie. Uuu, jakaś brońka. Dobra, usiądź F. F jak wsiadaj. Dobra, siadamy. Wow! Wybili ich, czad. Director Abernathy. I watched the vote. What the hell was that? A deep clean after the shit Frankfurt dumped on us. As we agreed, I got rid of the problem. Where? I told you to resolve the problem, not massacre the European space. Europejska Rada Kosmiczna. What the cover-up will cost? We would have lost the license. Now we gained a week. That's a win. Path of least resistance always. No nuance has you written all over it. We're not done talking about this. Whoa! Dobre. I hate that bitch. No nie, no ale że takie słowa tam padają? Długo razem pracujecie? Nie pierwszy raz cię wystawiła. No w sumie tak. To tak było trochę. Always, meaning how long?
Before Night City, we worked on. Robili razem pracę w Osace, dwa lata podchodu, bo już wtedy kopała pod nim dół. Okay. Też w Stanach. That's when she finally shoved me. Nic nie widzę tu. Jest ciemno jak w dupie, powiem wam. Now she's holding a gun to my head to make sure I don't try anything. But she won't pull the trigger because she needs me. I do what she doesn't have the guts to do. Divide and conquer. Effective strategy. Effective. What would you do in my position? Co bym zrobił? Musisz się bronić. Oczywiście, że musisz się bronić. You have to defend yourself. Remind Abernathy you're not her doormat. You're right. Smack her once, but hard. Dokładnie. She'll respect you. Dokładnie tak. Seems we see eye to eye. No dokładnie, musisz jej tam raz tupnąć porządnie i się uspokoi, Abernathy, kurde. To dla mnie. Weź chip, co to? Mogę się zapytać, co to? Co to? A data shard. Proof of my trust. Go on, take it. No ja mam dziwne wrażenie, że to nie jest taki dowód jego zaufania, szczerze powiedziawszy. Oj, 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 byczku! Ja mam wrażenie, że to nie jest to, o czym myślę. Czekajcie, czym ja w ogóle włączyłem wcześniej ten tryb? Go on. Czym ja włączyłem ten tryb kamery wcześniej? Faunie. Czymś włączyłem. A, N, dobra. Rodzaj aparatu dron. Tryb pierwszoosobowy. To mogę to jakby usunąć. A, czekajcie, czym można jakieś przybliżenia? Odległość obiektywu. No teoretycznie scrollem, ale to nie widzę, żebym mógł robić. Tak na dobrą sprawę. Mogę tylko jakby głową lekko ruszyć w tym momencie. Mhm. Ej, nie, no to trzeba będzie ogarnąć, powiem wam, bo to naprawdę jest ustawienie trzecie, ustawienie czwarte. Jakie to ustawienia można robić, kozackie, czat. Patrzcie na to, a, no ale to ustawienia nas trochę blokują tak naprawdę. Personalizację trzeba byłoby zrobić, pole widzenia na przykład trochę zwiększyć, jeszcze jakąś rotację Co jest, czatens? O kurde. No, czyli nie możemy uciec z pewnych ram jakby wtedy. No, trzeba będzie to ogarnąć, to tak powiem. Dobra, gramy dalej. Weź chip. Bierzemy. A, moja postać ma powalowane na czarno chyba paznokcie, jakby co. I czerwone oczy. Biometrics, trauma team card, names of her closest associates. Driver, chief of security. Lover, lover's husband. Okay. Everything. Use it and make sure Abernathy won't be a problem. You said it. I need to defend myself. Czy będziemy kasować Abernathy? A jak odmówię, to bardzo ryzykowne. If anyone finds out we even talked about this, I'll go down with you. That's true. But everyone knows you only made it to where you are thanks to me. Where? So it's not like they could ever believe you played no part in it. What'll happen if I refuse? No nie możesz odmówić. Don't ask stupid questions. Dokładnie, nie możesz odmówić. Nawet ja wiem. No, nawet ja wiem, a dopiero zacząłem grać w tę gierkę. Pieniążki. Trade ship transactions are traceable. Paper disappears as soon as you spend it. Dokładnie. What can I say? No wezmę pieniądze, no daję pieniądze, to biorę, no. Find the right people for the job. No corporate affiliation. And for the core task, use someone you know inside out. Mm-hmm. Are we clear? Yeah, I think we're clear. Jasne. Good. In that nie case, ma problemu. I'll await your report. And good luck with it. Spoko. I have my AV waiting outside. It's yours to use. And don't Afka? Może jakiś samochód? Jenkins, zawsze masz przewalone, okej. Opuść biuro Jenkinsa. No. I need an analysis of the legislative procedures for lunar-based licenses. No, spoko. Baza księżycowa, te sprawy. Mogę go okraść? Mogę cokolwiek tu zobaczyć więcej? Tak naprawdę? Jest coś w stylu może skanowania okolicy, żeby ogarnąć jakieś temki. Powiem wam, że ciemno tu jest. W tych ciemnych miejscach jest po prostu ciemno najzwyczajniej w świecie. Ale szybko biegniemy. Spóźniłeś się! Nie, no dobra. I don't have the time, just send them my way. Chłopie, dawaj mi ten raport. AP, you alive?
O, pa... Jackie. Welles. W sensie, on ale ma mordę podobną. Taką, jakby chciał zjeść jakieś ciastko. Na K, potrzebuje pomocy. Gniazdo żmij dobrze powiedziane. Viper pit. Couldn't have said it better. You in some trouble? Not yet. Right now, I just need a soul I can trust. Czyli Jackie Welles. That kind of sounded like a yes. Meet me at Lizzie's. Spoko. In an hour. Spoko. Przecież jak Mariusz Pudzianowski trochę wygląda. Przeczytaj raport na swoim terminalu. Jak mogę to zrobić? Przeczytaj raport opcjonalnie. No okej. Ale jak to zrobić? W sensie... Jak odpalić ten terminal? Bo nie rozumiem trochę. Dobra, może to mi się nie zaznaczy cały czas jako nowa rzecz czy coś. Jak terminal? Postać, wszczepy, plecak, wytwarzanie, wszczepy. Jezus Maria! Ile my tu wszczepów możemy zrobić sobie w tej gierce? Przewin czas? A, dobra, rozumiem. Tu jest, tak, że... Nie. Gdzie to jest? Otwórz. A, dobra, w ten sposób. Zdekonspirowane? Chodzi o Frankfurt? Is it Frankfurt again? No, different issue. Local. Mm-hmm. Tell me, quick version. Our agent at Biotechnica suspects they might be onto him. They recently granted him red security clearance. That's top. Nie rozumiem. He's been fishing for dirt, but it's been slow. Your point. They're clean. Like we run orphanages clean. Bleached server clean. We suspect they flagged him and are feeding him phony data. Okay, może should tak we greenlight exfil or let him keep looking? Wyciągamy je. Jakie jest ryzyko? Detected risks? Limited threat to life. Not Biotechnica style. Blackmail's possible. Leveraged against false accusations in the media. The guy has kids. He'd crack. Dobra. Pull him out. Wyciągamy go. Don't raise any eyebrows. Otherwise they'll catch on. Jenkins will be livid. I'll handle Jenkins. Dokładnie, Jenkins, a ja mu Abernathy robię, także ma u mnie długi, tak, i musi z mojej... Nie może mnie zabić, no bo musi ze mnie skorzystać jakby. Dobra, usiądź sobie. Sprawdźmy ten terminal w takim razie, o co tu chodzi w ogóle. Otwórz szufladę, komputer użyj. Dobra, otwórz szufladę, sprawdźmy, co on ma w szufladzie. Użyj boostera kognitywnego. Karta trauma team, podnieś kartę, bierzemy. Cokolwiek to jest. A, myślałem, że bierzemy. W ogóle, patrzcie, retro gaming, The Witcher jest, nie? Macie, Game of the Month. The Witcher, a taka śmieszna rzecz. Użyj boostera kognitywnego, co to, jakiś narko... No i po kiedy ty te wziewy wziąłeś, chłopie? Ja takie wziewy to na astmę miałem, ale to nie był booster kognitywny, zdecydowanie. Użyj komputer. Pliki. Podsumowanie, raport. Po zebraniu danych z raportów składanych przez kontakty w Utah, Nevadzie, Arizonie oraz Montanie nie stwierdzamy nadprogramowej aktywności sił NUSA wymierzonych przeciwko operacjom Arasaki w regionie Federacji. Podobnych wniosków nie można jednoznacznie wysnuć na temat potencjalnego zagrożenia ze strony Militechu. Chociaż korporacja jest ściśle związana z NUSA, ich procedury są znacznie bardziej szczelne i muszą opierać się na niepewnych poszlakach zdobywanych przez agentów. Konkluzja. Potrzebne dalsze rozpoznanie. Obecne dane są poszlakowe i nie pozwalają na pełne wnioski. Okej, okay, wiadomości 4. Nowa przestrzeń Afrykarium. Ogłaszamy otwarcie nowej przestrzeni w głównym budynku Night City Afrykarium, okej? Okay? Postmortem operacji Robaczywe Jabłko. Zebranie dowodów. Twoje wyniki za poprzedni tydzień. Twoje wyniki niestety nie poprawiają się. Stale utrzymują się bardzo wysokie poziomy kortyzolu, katecholaminy oraz adrenaliny. Stosujesz blokery hormonalne od 3 tygodni. Zalecany czas, po którym należy dokonać resetu organizmu, to 2 tygodnie. Okej. Okay. Wakacje z gwiazdami. Byłeś już w Tajlandii, Maroku, na Alasce? Zwiedziłeś pół Europy i szukasz nowych wrażeń? Chcesz zobaczyć, gdzie bawią się gwiazdy, które na co dzień widzisz tylko w braindansie? Chcesz zobaczyć prawdziwe gwiazdy? Chcesz to przeżyć? No dobra, wysrane. Wstań. Wstań, powiedz, nie jesteś sam. Dobra, to tylko już pójście do garażu nam zostało. O, aż tam nie możemy pójść, aż nam gra nie pozwala tam sobie wskoczyć.
Śmiesznie skaczemy w ogóle tą postacią. Dobra, otwórz. O, na stół możemy wskoczyć. Możemy mu na łeb wskoczyć, trochę nie. Have I not seen you somewhere before? No, widziałeś mnie pewnie, no. Pewnie tu gdzieś przechadzam się po tej miejscówce. Okej. Nie masz nic do dodania, no ja też nie mam nic ci do dodania. Idziemy do garażu. The world's going to tear us apart when the word gets. Świat dobierze wam się do dupy, no. Zabiliście jakąś, nie wiem, tą europejską. A, to skanowanie może być ładowaniem jakby świata, nie? Coś takiego mam wrażenie. To. A, my tym będziemy lecieć za chwilę. Okej, dobra ludzie, powiem tak. O, żeż ty. No dobra. Powiem tylko tyle, że na tym zakończymy dzisiejsze przygody w Cyberpunku i resztę będziecie mogli zobaczyć na live'ie. Przypominam, Twitch TV Dehogaty, zapraszam na live'y, one teraz będą dosyć długie i będą pewnie, no one są codziennie ogólnie, ale zapraszam jak coś od razu, że będziemy tutaj kontynuowali sobie pewnie od tego momentu. Także jak coś, zapraszam, dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, hejka!